A już praktycznie jestem na miejscu po bardzo słodko brzmiącej i urzekającej nazwie. Luty, a z wykrywaczem przez PL dzisiaj gdzie? Dzisiaj w Kotkowie, ale spokojnie. Nie będzie o piwnicach, nie będzie o małych kotkach. Przyjechaliśmy, jest jezioro, będą poszukiwania, bo na Mazurach już w pełni wiosna. A gdzie ją uczcić? W lutym, jak nie w Kotkowie. A więc tak, samo Kotkowo jest położone w województwie warmińsko-mazurskim. Konkretnie Mazury, powiat Ostróda, gmina Łukta. Co fajnego w tej miejscowości? Na pewno jeziora dookoła. Jedno z nich sobie dzisiaj sprawdzimy. Jest też bardzo fajny kamień meteorologiczny, który przepowiada pogodę. O wiele lepiej niż wszystkie prognozy internetowe, telewizyjne. Dlaczego? Bo jest niezawodny i zawsze się sprawdza. To może sobie teraz, zanim będzie o jeziorku, zobaczmy ten kamień. No to powiedzmy sobie coś o tym zacnym kamieniu, który w przeciwieństwie właśnie do prognozy pogody w telewizji bądź w internecie nigdy się nie myli, a jest tak ładnie położony nad jeziorem, także zawsze można sobie podejść, sprawdzić pogodę. I tak, na tym kamieniu mamy to, że jak jest mokry, pada deszcz. Jak jest suchy, jest sucho, gdy rzuca cień, świeci słońce. Gdyby był biały, to pada śnieg. Jak jest zimny, jest mróz. Jeśli go nie widzimy, to jest mgła. Jeśli go nie ma, prawdopodobnie jest tornado. Jeśli podskakuje, to już wiemy, że jest trzęsienie ziemi, tak? A jeżeli widzimy dwa kamienie, no to sorry, to już czas, żeby iść odpocząć. Także najlepsza prognoza pogody, jaka może być, która zawsze się sprawdzi. Osobiście bardzo lubię takie miejsca i pomysły jak z tym kamieniem. Bo życie jest po to, by się z niego cieszyć, jak najwięcej czerpać. A takie miejsca i pomysły tylko w tym pomagają i bardzo je wspieram. Co dzisiaj oprócz kamienia i oprócz tego? Jezioro. Jezioro w Kotkowie. Jezioro Gil. To jezioro rynnowe. 22 metry głębokości ponoć. Bardzo urokliwe. A nad tym jeziorem co? Jest malutka parzyczka, jest luty. Może być ciężko coś znaleźć, ale nie dowiem się, dopóki tego nie sprawdzę. A potem oczywiście wejść do wody. Jest gdzie pochodzić. Miejsce jest bez infrastruktury turystycznej dookoła tutaj. Także czego się można spodziewać? Nie wiem. Niech jest cokolwiek. Nie dowiemy się, póki tego nie sprawdzimy. To na początek. Mała łachapiacha. Zobaczymy, co skrywa. W roli detektora wykrywacza metalu dzisiaj Minelab Equinox 900. Także ja zaczynam, rozgrzewam ceweczkę na piasku. A wy w tym czasie sobie spójrzcie na widok tego pięknego jeziorka z lotu ptaka. Sytuacja na piochu wygląda tak, że polmos jest. Kapsli też nie brakuje. Jak są polmosy i kapsle,
to i są folijki. No to z lądu mamy już komplet niechcianych artefaktów. Nie ma co się zrażać. Kapsle, folijki, zawleczki, polmosy. A jest pierwszy moneciak. Całe 20 groszy. Taka drobna nagroda i pocieszenie za sprzątanie łachy piacha. Więc co? Wodery i do wody. No i pierwszy sygnał z wody. Nie wiem, czy to jest to, ale już mi się nie chce wierzyć. Sygnał 48-50. Malutki pierścioneczek. No, sreberko to nie jest, ale z wody biżuteria na pierwszy strzał. No to cieszy. Zobaczymy, co jeszcze kryje kotkowo. Następne w kolejności dublety kapsli, ale tego już nie będę pokazywał, po prostu pozbieram. Widzimy się przy kolejnej fajnej znajdce. Jest i pierwsza wodna monetka. 10 groszy, także łącznie z lądem już mamy 30. Będziemy bogaci, no cóż, trzeba się z tym pogodzić. Niektórzy powiedzą zapewne, że zimą nie warto szukać po kąpieliskach. Ja się z tym trochę nie zgodzę. Zwłaszcza, że pogoda jest zacna. 9,5 stopnia. Niby miejsca są przeszukane. Nie ma czegoś takiego jak przeszukane miejsca. Są miejsca, w których było szukane. A tym bardziej w wodzie. Jest bardzo łatwo coś pominąć. Jednym z tego powodów jest to, że w wodzie raczej używa się małych cewek, żeby drobiazgi wyciągnąć, odseparować od innych sygnałów. Woda też pracuje, a łatwo machnąć parę centymetrów dalej i pominąć coś drobnego jak monetka, pierścionek. Także, żeby szukać, wystarczy chcieć, a żeby coś znajdywać, trzeba szukać. O właśnie. No i może dlatego, że może niedużo, ale cały czas coś wychodzi. I patrzcie na to. Dzwoneczek. Bez duszy, bez ducha, jak to się nazywało w środku. Ale kotkowo ma swoje sekrety. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka reklama. Nie pamiętam, czego dotyczyła. Ale był fajny tekst. Pokaż kotku, co masz w środku. Sam pocisk, także bezpiecznie. Budowlanki i mechaniki również nie może dzisiaj zabraknąć. Jakiś taki ładny kawałek miedzi jakby od klamry, od pasa. Bądź cynku, ale kawał solidny. Jest i rasowe, już widać, że trochę leciwe, blasiwo wędkarskie. Ale co powiecie na to? Nie na magnes, wykrywaczem, jest garniec. Także niedługo zobaczymy sobie, czy będzie garniec pełen skarbów z Kotkowa. No to czas wyjść z tej pięknej wody. W tej pięknej wiosennej aurze w lutym. I sprawdzić, jakie skarby tutaj dało nam i odkryło Kotkowo. I czy zapełniliśmy ten garniec z sekretami Kotkowa. Także według pytania klasyka wspomnianego ze starej reklamy, pokaż kotku, co masz w środku. Idziemy zobaczyć, co nam oddało Kotkowo. Ale zanim przystąpię do podsumowanka, to ja muszę sobie zrobić kawusie i zupusie. Już sobie wstawiłem wodę, się robi, mało ambitnie, zupka błyskawiczna, ale wiecie co? Jeziorko, luty, prawie 10 stopni, to już jest ochota na porządne biwakowanie, także musi być tego namiastka. To ja ściągam wodery, przebieram się, woda wstawiona, w tym czasie posegreguję to, co było i spróbujemy zapełnić ten garniec. Doszła nam woda oczywiście, także jak tu nie nabierać ochoty na biwaki.
Wybaczcie, że przedłużam, ale naprawdę w plenerze wszystko smakuje o wiele lepiej. No to zjedzone. Widok na jezioro jest. Kawusia w trakcie picia. Oczywiście w foteliku. Zupka zjedzona. 900 Equinoxik obcieka z wody. Garnuszek. Garnuszek tak lekko zapełniony. Czym zapełniony? Polmosami, kapslami, zawyczkami. Łyk kawy. I co ze znajdkami? Budowlane, zanim będą, to kawałek innego garnuszka żeliwnego. Jakiś koreczek, gwoździk, aluminium, dwie blaszki wędkarskie, taki wichajsterek, chyba od klamry, tu sam pocisk, dzwoneczek, nie wiem, prawdopodobnie wędkarski. Kiedyś były chyba takie zaczepiane, ale nie wiem, może podpowiedzcie. Uważam, że to fajna znajdka, bo takie kształty też zawsze cieszą. Monetek. Nie za mało, nie za dużo. Jest luty. 20 groszy, 40 groszy, 44, 47, 50 groszy w 3, 8, 12 monetach. Czyli całkiem spoko. Z rzeczy innych. Nie jest to biżuteria, jest kawałek okularów. Jest zapinka od zamka, jest spinka do włosów. No i jeden taki mały skarbik z Kotkowa. Taki oto odpustowy pierścioneczek z jakimś okrągłym oczkiem, czyli pewnie coś na nim było. No i jak z tymi wyjazdami? Warto czy nie warto? No jak na moje to warto. W lutym rozsiąść się w lesie nad jeziorem, zjeść sobie, pochodzić w wodzie po plaży. No dla mnie to jest po prostu mistrzostwo. Uwielbiam taki klimat. Czas jest świetnie spędzony. Ja jestem zadowolony. Ruszam dalej. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie po sobie ślad w komentarzu.